Witam w 668 części audycji Voice of Freedom na antenie radia Enfala, w której pochylę się nad tekstem artykułu autorstwa profesora Kazimierza Krzysztofka pod tytułem Internet, edukacja, kultura, ekskluzja społeczna. I klasycznie na wstępie zachęcam do wsparcia kanału i audycji przez link podany w opisie. Relacje współczesnego człowieka do jego otoczenia rozwijają się zwykle w taki sposób, że odsuwa się od grup mu najbliższych po to, by przybliżyć się do tych, które mu są bardziej odległe. Internet i kultura. Do kategorii truizmów należy zaliczyć stwierdzenie, że komputer i internet wywierają olbrzymi wpływ na najszerzej rozumianą kulturę społeczną, czego wielu ludzi tworzących te technologie nie jest nawet świadomych. Zgodnie z hipotezą opóźnienia kulturowego Williama Ogburna, zmiany następują najpierw w kulturze narzędziowej, po czym jak przez centryfugę przenoszą się na kulturę społeczną. W rezultacie następujących przemian dochodzi do powstania odpowiedniej kultury funkcjonalnej i uzgodnienia instytucjonalnego. Sfera instrumentalna, narzędzia, wytwórstwo wywołuje zmiany w orientacjach aktywności jednostek i grup, normatywnej, etyka, prawo, zasady organizacji społeczeństwa, ekspresywnej, sztuka i poznawczej, oświata, wiedza. Najważniejsze kulturowe następstwa użycia technologii informacyjno-komunikacyjnych, TIC, to po pierwsze wielkie kompleksy ekonomiczno-kulturowe, produkcje, konsumpcja, styl życia rodzą się już nie tyle pod wpływem wynalazków wykorzystywanych następnie do produkcji dóbr materialnych, jak na przykład samochody, a wynalazków wykorzystywanych do tworzenia i przetwarzania symboli, czego najlepszym przykładem jest komputer czy telefonia komórkowa. Powtórę, rekulturacja techniki, epoka cywilizacji przemysłowej technologizowała kulturę, która była wytwarzana przemysłowo. Obecnie technologie informacyjne polegają na tworzeniu i przetwarzaniu symboli, a zatem działają w obszarze kultury symbolicznej. Po trzecie, gra z ludźmi. Poprzednie generacje technologii dostarczały narzędzi przede wszystkim do gry z przyrodą. TIC dostarczają narzędzi do gry z ludźmi, poszerzają bowiem zasięg sieci komunikacyjnych. Stąd waga tych narzędzi w rozwoju społecznym, w którym najważniejszym aktorem jest człowiek i tworzony przezeń kapitał intelektualny. Po czwarte, ikonizacja komunikowania. Historia komunikacji jakby zatoczyła koło, od piktogramów do języka alfabetycznego, aż po powrót do systemów ikonicznych. Ten cykl może znowu ulec odwróceniu po upowszechnieniu komunikacji z komputerem w językach naturalnych, co pogłębi nasycenie techniki kulturą symboliczną, bo języki naturalne to wszak systemy kulturowe. Nowa rola obrazu, który nie jest już tylko prostą reprezentacją rzeczywistości, służy bowiem do wizualizacji procesów i zjawisk zachodzących w różnych dziedzinach wiedzy, naukach przyrodniczych, ekonomicznych i społecznych. Staje się designem wiedzy, narzędziem modelowania rzeczywistości, które rewolucjonizuje tworzenie i przekaz wiedzy. Uniwersalizacja twórczości. Pojęcie twórczości przypisywane było potocznie tradycyjnie sztuce, literaturze. W opinii elit wymyślanie nowych technik czy osiągnięcia naukowe to także była twórczość. Ludzie techniki nie muszą mieć na tym tle żadnych kompleksów. Oczywiście nie wszystkie pomysły trafiają w oczekiwania, ale każda innowacja techniczna musi zaczynać się od jakiejś idei, pomysłu, do którego się dojrzewa w konkretnym kontekście społecznym i kulturowym. Odeszły w przeszłość czasy, gdy innowacje techniczne w epoce industrialnej nie były kojarzone z twórczością. Ta bowiem rezerwowana była dla ducha, a nie materii, w której operowali inżynierowie. Charles Percy Snow mówił o dwóch kulturach i niemożności porozumienia się między nimi. To było oczywiście uproszczenie, bo między duchem i materią musiała zachodzić stała wymiana. Duch inspirował wynalazki techniczne, a te formowały ducha, aż wreszcie doszło do tego, że technika zagnieżdżała się w nas, stawała się nieodłączną częścią naszego środowiska kulturowego. Dziś bardzo trudno oddzielić twórczość technologiczną od artystycznej. Artyści są zafascynowani tą technologią, chcą mieć na nią wpływ. Nie chcą jeszcze raz przeżyć nauczki, że nie zrozumieli języka techniki. Uciekali od niej, aż w końcu pozbawili się na nią wpływu. Znowu historia zatacza koło. Może niedługo ludzkość zerwie z dualizmem technika, kultura, sztuka i wróci do techne.
która dla Greków była wszystkim – rzemiosłem, techniką, sztuką, umiejętnością. Oni nie znali osobnego pojęcia sztuki. Ars to słowo łacińskie. Artysta może być programistą, a programista artystą. Nie musimy więc powtarzać zaklęcia, że technologia komputerowa jest sprawą zbyt poważną, żeby ją pozostawić specjalistom od komputerów. Już się nie da pozostawić. Wykroczyła poza swój zakres tematyczny. Grafika komputerowa i wizualizacja danych, projektowanie interfejsów, cyfrowy design, modelowanie 3D, projekty interaktywne, telematyczne, struktury hipertekstowe, www, czy cyfrowa obróbka obrazu i dźwięku, to wspólna domena komputerowców i artystów. Interaktywna grafika komputerowa stała się wspólnym językiem dla wielu dyscyplin naukowych, badawczych czy artystycznych, wkraczając na nowe meandry. W związku z tym, iż wielka różnorodność informacji współistnieje w cyfrowym środowisku, może być ona ze sobą konfrontowana, zestawiana i łączona. Ta sytuacja stwarza nowe możliwości integracyjne w stosunku do wielu różnych dziedzin wiedzy, jak również z całych sfer aktywności człowieka w nauce i sztuce. W twórczości komputerowej kluczem do nowych programów nie jest sama algorytmika czy inżynieria oprogramowania, ale symulowanie złożonych procesów komunikacyjnych, uwzględniające tak podstawowe ich aspekty jak znaczenie, kontekst, wiedza, struktura konwersacji. Dzisiejszej informatyce potrzeba czegoś więcej. Owym więcej jest estetyka, design, cognitive science, psychologia, filozofia, socjologia, teoria mediów, etc. Profesje niekomputerowe, w tym sztuka, mogą być bardzo pomocne na polu interaktywnych komputerowych instalacji, kreowania nowych interfejsów, np. multisensorycznych. Chodzi o krytyczne negocjowanie na polu sztuki oraz w badaniu nowych wartości, zagrożeń oraz potencji, jakie pojawiają się wraz z rosnącą rolą nowoczesnych technologii komputerowych i telekomunikacyjnych. Profesjonaliści komputerowi powinni być świadomi tego, i wielu z nich jest, że dotychczasowy rozwój technik multimedialnych jest jedynie pierwszym etapem ewolucji zmierzającej do uczynienia ich bliższych człowiekowi. Obserwacja badań i eksperymentów podejmowanych w obszarze komunikacja człowiek-komputer pokazuje, iż projektowaniem spersonalizowanych, przyjaznych interfejsów zainteresowany jest biznes komputerowy. Stwarza to nadzieję, że to technologia ma być przystosowana do człowieka, a nie człowiek do niej. Sama profesja komputerowa nie poradzi sobie jednak z wartościowaniem technologii pod tym kątem. Coraz większy nacisk, jaki kładzie się w informatyce oraz jej aplikacjach na czynnik ludzki, wymaga stałego uzupełniania inżynierii i nauk ścisłych o dziedziny nauk społecznych. Obszar badań i skala wyzwań są ogromne. Ważne staje się krytyczne interpretowanie i negocjowanie twórczych zastosowań dla nowych, powstających dopiero na naszych oczach odkryć naukowych i wynalazków technologicznych. Dwie kultury, dwa uczestnictwa. Ludzie w społeczeństwach bogatych są coraz bardziej wykształceni. Żyją w społeczeństwie informacyjnym. Tysiące podmiotów działających na rynku walczy o pozyskanie ich uwagi, zarzucając ich atrakcyjnymi ofertami rozrywki, spędzenia wolnego czasu, szybkiej gratyfikacji emocjonalnej. Mają coraz bardziej zindywidualizowane potrzeby, których nie jest w stanie zaspokoić jeden publiczny podmiot oferujący jedną narrację. Przez narody polityczne przebiega dziś wiele kulturowych linii podziału. Kultura jest w coraz mniejszym stopniu wspólnym kodem komunikacyjnym dla wszystkich. Coraz trudniej jest tworzyć jej ogólnodostępny obieg w dobie nomadyzmu, kosmopolityzmu. Paradoksalnie ekonomizacja kultury, której jesteśmy świadkami od dobrych paru dziesięcioleci, nie tylko jej nie zniszczyła, ale doprowadziła do powstania interesującego zjawiska, a mianowicie tego, że późnokapitalistyczny rynek dokonuje swoistej rekulturacji nie tylko technologii, o czym była mowa, ale także ekonomii konsumpcji i całej egzystencji człowieka, zdekulturowanych przez epokę przemysłową. Następuje dematerializacja ekonomii. Tę tendencję obserwujemy także w obszarze kultury globalnej. Sprzedaż symboli wiąże się z ekspansją sieci, przez które to symbole mogą być o wiele szybciej i łatwiej niż produkty materialne transferowane do każdego punktu globu. Wielu poważnych badaczy, m.in. Manuel Castells, jest zdania, że wszystkie systemy kulturowej komunikacji ulegają marginalizacji za przyczyną ekspansji przekazu medialnego. Ma to w szczególności dotyczyć układu kultury, który Antonina Kłoskowska nazywa pierwotnym, a który dotyczy procesu socjalizacji za pośrednictwem kontaktów face-to-face. W dzisiejszym świecie,
w którym komunikacja dokonuje się pod znakiem olbrzymiego wpływu efektu synergicznego rynku, wolności i techniki, mamy do czynienia z dwoma typami uczestnictwa w kulturze medialnej. W kulturze, która ma w większości obszarów naszej planety, pozostaje jeszcze kulturą analogową oraz kulturą cyfrową w sieciach komputerowych. Pierwszy typ uczestnictwa ma charakter monoaktywny. Związany jest z tradycyjną konsumpcją mediów, jednakową ofertą adresowaną do wielomilionowych audytoriów. Drugi typ jest nowym typem odbioru kultury za pośrednictwem sieci, który jest odbiorem interaktywnym. Spośród wielu cech socjologicznych charakteryzujących współczesne społeczeństwa rozwinięte, jest to dziś jedna z najważniejszych charakterystyk, z której wynika wiele konsekwencji dla polityki edukacyjnej i kulturalnej. Stara kultura masowa i stare uczestnictwo. W latach 80. Neil Postman przestrzegał: ekspansja kultury popularnej prowadzi do tego, że zabawimy się na śmierć. Nasiliła się tendencja do urozrywkowienia życia. Zaczęło się od fetyszyzacji czasu wolnego, za czym poszła ekspansja show biznesu. Miejsce indywidualnego hobby i kultywowania zainteresowań zajęła organizowana zabawa, która stała się celem samym w sobie. Prowadziła ona do usunięcia z pola uwagi konsumenta kultury wszelkich innych poza zabawą wartości, obowiązków, pracy. Masowy konsument tej kultury stał się jej mecenasem. Telewizja stawała się oknem na mak świat, wesołym miasteczkiem, by użyć metafory Benjamina Barbera. Ekran telewizora to panoptikum, a telewiz ekran kontrolny. Świadomość jest wyświetlana na ekranie umysłu. Przesłanie jest wyraźne: nie myśl, oglądaj, Spiel macht frei. Emisja TV to wystrzeliwanie fotonów w mózg wywołujące głód lampy kineskopowej. Jest to kultura push, tłoczona, lewatywa nadawcza. Telewizja oferuje kulturę, która uwodzi, nie molestuje, nie represjonuje i jest chętnie przyjmowana. Produkuje gotową wyobraźnię, faszerując widza jej implantami. Zdaniem Enzensberga, telewizja to pierwszy w historii gwałt bez ideologicznej zawartości. Poza propagandą polityczną. Zawsze w historii gwałtom towarzyszyły jakieś ideologie wyznawane i praktykowane lub tylko wyznawane. Obecnie dominuje zabawa i rozrywka. Coraz częściej mówi się o inforozrywce, infotainment czy naukozabawie, edutainment. Od połowy lat 80. zwiększyła się znacznie oferta kultury medialnej. Przybyło kanałów ogólnie dostępnych, w Europie skończył się monopol nadawców publicznych, z pewnością poszerzył się wybór, przyczynia się do tego tak niepozorne urządzenie, jakim jest Pilot TV, który zmienił oblicze tego medium. Odbywa się nieustanne głosowanie milionami telewizyjnych pilotów. Zapuję, więc jestem, można by rzec, za Kartezjuszem. Uczestnictwo w kulturze medialnej przybiera coraz bardziej postać zappingu. Zarazem możliwość przeskakiwania z kanału na kanał zaostrzyła walkę o uwagę widza, żeby raz zahaczony poświęcał jej tę uwagę jak najdłużej. Paul Virilio porównał pilota TV do przestrzeni wymiany i przemieszczania się. Pilot to cyfrowy dworzec kolejowy, czy lotnisko, z kanału na kanał jak z kraju do kraju. Nomada w pojeździe audiowizualnym, teleobecny wędrowiec, niedoświadczający przebywania drogi. W ten sposób stajemy się Turn Channel Society. W czasach, gdy istniał uznany podział na kulturę elitarną i masową, ludzie przyznawali się do preferowania wyższej kultury, prawomocnej, jak ją określał Pierre Bourdieu. Choć w skrytości ducha chętnie zanurzali się w masowej ofercie. Dziś coraz więcej konsumentów gotowych jest przyznać, że akceptuje przyjemność, jaką daje kultura niska. Chcą, żeby była ładnie opakowana. Można więc mówić o istotnej zmianie kulturowej. Cyfryzacja sieci, interaktorzy. Czy istotnie mamy już do czynienia dzięki technikom interaktywnym z indywidualizacją adresu konsumenta kultury, jak się głosi? Sądzę, że nie. Istotnie jest trend ku kulturze niszowej, ale masowa, popularna kultura zawsze się miała dobrze i ma się nadal. Można się spotkać z poglądem, że jesteśmy świadkami demasyfikacji komunikowania. Epoka społeczeństwa masowego dobiega końca. Tak jak rynek i technika epoki przemysłowej powoływały społeczeństwo masowe, tak ów efekt synergiczny rynku, techniki, a także wolności wyborów i transferów symbolicznych tworzy społeczeństwo pomasowe.
Utrzymywanie społeczeństwa masowego byłoby dziś niecelowe, byłoby to wbrew naturze nowej techniki i rynkowi, dla których bardziej funkcjonalna jest wolność. Zarazem jednak od lat 80. następuje proces koncentracji kapitału mediów elektronicznych i przemysłów kultury. Sześć gigantów nowych mediów, Time Warner, AOL, największy, Rupert Murdoch, Silvio Berlusconi, Sony Corporation, Bertelsmann, Vivendi, nastawia się na zaspokajanie coraz bardziej zróżnicowanych potrzeb, ale w skali masowej. Można by rzec, że nie chodzi już o umasowioną jednostkę, a o masowość ujednostkowioną. Istnieją obawy, że ten oligopol będzie dysponował większościową pulą praw autorskich do dóbr kultury popularnej. Ma to bardzo poważne implikacje dla rozwoju kultury. Ortodoksyjnie aplikowane prawo autorskie to zamrażanie wytworów kultury w chronionym kształcie, ograniczanie konkurencyjności rynkowej. Wiele społeczności nadal jednak nie dopuszcza myśli, że kultura może być prywatnie posiadana. Tymczasem jak się przewiduje, 5-6 właścicieli praw autorskich może kontrolować cały obrót kulturą, może kupić każdego artystę, narzucając mu styl twórczości na potrzeby konsumpcji. To straszne. Jaki kraj o słabych lub nieistniejących własnych przemysłach kultury może konkurować z takim molochem? Kto dysponuje taką własnością intelektualną, ma w swym ręku poważną władzę symboliczną? Przy koncentracji władzy przedstawień zbiorowych całe społeczności mogą utracić możliwość samoportretowania się przez własną kulturę i być skazane na spożywanie obcej strawy duchowej, papki, w której nie odnajdą własnych problemów i dylematów. Esencja komunikacji międzyludzkiej, słowa i inne symbole niosące znaczenia stają się obszarem kontrolowanym przez właścicieli intelektualnych. Kultura przedindustrialna była wytwarzana oddolnie i nie była chroniona prawami. Nowoczesna kultura masowa jest produkowana przez drogie przemysły i dlatego chroniona. Produkcja gotowej wyobraźni jest traktowana jako własność intelektualna. Sieć daje szansę ucieczki od reżimu praw autorskich. Dzięki cyfrowej konwergencji telekomunikacji, mediów i komputera możliwe staje się łączenie wszystkiego ze wszystkim w przestrzeni cyfrowej. Internet daje poczucie władzy jednostce, likwiduje pojęcie tłumu, masy ludu, zmienia pojmowanie narodu. Dotychczas wielkie przemiany dokonywały się pod wpływem tłumów. Richard Rorty powiada, że wielkie ruchy społeczne zostaną zastąpione przez kampanie medialne, internetowe. Na przykład dzisiaj organizowane są petycje. Nawet jeśli tak się nie stanie, to z pewnością tylko dzięki internetowi można będzie organizować akcje o zasięgu globalnym, na przykład charytatywne, co pokazują antyglobalne zadymy. Motywowane szukaniem pomysłów na swoją inność nastolatki rzucają LSD, znajdując ucieczkę w sieci. Rywalizacja internetu, który w Stanach Zjednoczonych odbiera już telewizorom znaczącą widownię, zwłaszcza ludzi młodych, a to najważniejszy target audience dla reklamy, będzie ją zmuszał do jeszcze zajadlejszej walki o widza, do jeszcze bardziej nachalnej batalii o uwagę o 30 tysięcy godzin, jakie młody Amerykanin, poczynając od Baby TV, poświęca na oglądanie telewizji do ukończenia 20 roku życia. Tak było w Stanach Zjednoczonych jeszcze w połowie lat 90. Skłania to niektórych badaczy do optymistycznego poglądu, że dopiero przy dzisiejszej ewolucji mediów wolny wybór w kulturze staje się udziałem każdego mieszkańca krajów cywilizowanych. Poprzednie masowe technologie były raczej technologiami zniewolenia, zaś technologia sieci jest technologią wolności. Wielkie media masowe centralizowały i hierarchizowały społeczeństwa. Małe media, jakie powołuje proces cyfryzacji, decentralizują je. Technologia ta dzięki kompresji danych dostarcza niewyczerpanej ilości kanałów nadawczych, ograniczonej w warunkach przekazu analogowego, stąd licencje na nadawanie. Dzięki zaś asynchronicznemu trybowi transferu, ATM, technologia transmisji pozwala na niemal nieograniczoną komunikację dwustronną i przesyłanie olbrzymiej ilości danych tekstowych, graficznych, dźwiękowych, wizualnych. Internet poszerza swobodę wyboru, na przykład partnera komunikacyjnego, na skalę globalną. Z tą wolnością sprawa nie jest jednak taka prosta, jak się z pozoru wydaje. Rzeczywiście, jest coraz więcej widzialnej wolności, ale także niemało niewidzialnej kontroli, która wkrada się niejako bocznymi drzwiami. Technologie cyfrowe zostawiają ślady elektroniczne. Nawigując po sieci ma się wspaniałe poczucie pozyskiwania wiedzy i informacji z tego niewyczerpalnego źródła, ale część tej wiedzy jest celowo preparowana, manipulowana i wtłaczana do głowy nie do końca biegłych w dokonywaniu researchu. Tymczasem prawda jest taka, że sieć, a ściślej mówiąc ci, którzy są tym
Zainteresowani czerpią informacje i wiedzę o jej użytkownikach. Są już specjaliści od profili osobowościowych użytkowników, korzystających z sieci czy handlu elektronicznego. Takie szpiegowanie, spying, pozwala budować sieć informacji marketingowych, profilować treści reklamowe, ale jednocześnie oznacza inwigilację. Taki profil doskonale informuje o ich zainteresowaniach, preferencjach konsumpcyjnych i tym podobne, jest cenny dla reklamodawców. Zdaniem Teodora Roszaka, bardzo wyczulonego na zagrożenia manipulacji, w XXI wieku manipulować się będzie nie masami jak wcześniej, a indywiduami. Sprzyjać temu będzie kult informacji i wiedzy. Od epoki rzadkich danych, data scarcity, przechodzimy do nadprodukcji danych, data glut. I to może się okazać skuteczną strategią kontroli społecznej. Komputer profesjonalnie eksploatowany staje się mistyką naukowej ekspertyzy. Dzięki manipulowaniu danymi rządy czy grupy interesów mogą zaciemniać problemy. Swoboda wyboru też się może okazać nie aż tak wielka, jeśli sieć zostanie zdominowana przez potężnych producentów zawartości. TV znajduje się wobec internetu w takiej sytuacji, w jakiej było kino przed TV. Ulega mu. Podporządkowuje się mu, oddaje mu pola. Nie ma już monopolu na dostarczanie kultury wizualnej do domów. Wprawdzie wideokaseta osłabiła monopol stacji telewizyjnych na ofertę domową, ale nie zniszczyła. Nadal potrzebny był telewizor. Do korzystania z DVD nie jest już potrzebny. Nie ulega jednak wątpliwości, że usługi cyfrowe będą przechwytywać najwartościowszą widownię. W perspektywie jednak rynek ten opanują potentaci. Pierwszy już się pojawił, mega platforma cyfrowa AOL Warner, kombine multimedialny online, który na rynku informacji i kultury popularnej miał osiągnąć pozycję porównywalną z Imperium Gatesa na rynku oprogramowania. W wyniku tej fuzji powstał największy w historii koncern internetowo-multimedialny, który zamierzał opanować znaczną część rynku kultury popularnej, zwłaszcza po cyfrowej konwergencji mediów i sieci. Reszty dokona komercjalizacja sieci. To jest pierwszy spektakularny przykład integracji starych i nowych mediów. Poza wszystkim będzie to jedna wielka internetowa stacja TV. Jeśli dostarczy wielojęzycznej oferty, a w technologii cyfrowej przekłady nie nastręczają kłopotów, to może być zagrożeniem dla wielu nieźle dotychczas prosperujących centrów telewizyjnych. Taka koncentracja mediów wcale nie musi jednak oznaczać standaryzacji. Co więcej, może pobudzać pluralizm i wybór. Coraz więcej kanałów tematycznych i nisz. Po 3 latach działalności AOL Warner zanotował poważne straty, ale eksperci przewidują, że się odrodzi i nie dojdzie do rozpadu. Ale pozostanie problem. Jak sobie uporządkować świat? Jaką matrycę kulturową nań nałożyć? Aby nie zagubić się w oceanie informacji, e-maglu, aby nadmiar nie okazał się iluzją wolności wyboru. Informacja i kultura mogą nie być nic warte, jeśli nie są zintegrowane z istniejącą wiedzą czy kulturą, czyli skontekstualizowane i zautentyfikowane. Nie każdy może sobie z tym poradzić, stąd jednak, jak się okazuje, potrzebni są pośrednicy. Nie nazywają się już oni gatekeeperami, a integratorami, nawigatorami, kontekstualizatorami, analitykami. To są bardzo poszukiwane specjalności. Bez nich sieć jest labiryntem, pułapką bez wyjścia. Nawet jeśli ktoś woli się obejść bez takich mediatorów, to i tak nie może mieć pełnej satysfakcji z wolności, bo jednak ktoś za niego te informacje selekcjonuje, klasyfikuje, grupuje. Robią to operatorzy portali, twórcy wyszukiwarek, search engines. Pełna dezintermediacja komunikacji jest złudzeniem. Jeśli kultura masowa, zwłaszcza oglądanie telewizji, zamienia się w jeden wielki zapping, operowanie pilotem TV, to konsumpcja w sieci przeistacza się w jeden wielki clicking, co po konwergencji mediów zamieni się w jedno. Wedle Umberto Eco, obfitość informacji może ją zniszczyć. Jaka jest krańcowa użyteczność 500 kanału TV? Między dysponowaniem milionami megabajtów informacji na jakiś temat, a nie dysponowaniem ani jednym, nie ma wielkiej różnicy w kwestii wyboru. Wielu internautów żywi przekonanie, że czego nie ma w sieci, tego nie ma w ogóle. Na przykład nie jesteś na Facebooku, to nie istniejesz, bo nie posiadasz tożsamości cyfrowej. A bardzo wielu rzeczy w sieci nie ma.
Zawiera ono obecnie nie więcej niż 4-6% informacji wiedzy tekstowej, graficznej, dźwiękowej, wizualnej zapisanej na jakimkolwiek nośniku. Ale oczywiście ten wolumen z dnia na dzień rośnie i coraz bardziej komplikuje problem zarządzania informacją. Nie można ryczałtowo uznać, że kultura masowa jest zła, a interaktywna z definicji dobra. W zasobach kultury masowej można znaleźć wiele wartościowych dóbr, natomiast w sieci można obcować z interaktywnym śmietnikiem. Na ten niebagatelny aspekt kultury interaktywnej zwraca uwagę Stanisław Lem w Bombie megabitowej. Przekonany, że oferta sieciowa to kultura neojaskiniowa. Z pewnością jest to sąd jednostronny, ale autor znajduje wiele argumentów na jego obronę. Wiele zależy nie tylko od tego, czego się tam szuka, ale także, a może przede wszystkim, od tego, czy się jest intelektualnie kompetentnym, aby wybrać rzeczy wartościowe, wyselekcjonować. Jeśli się nie ma własnego aksjologicznego systemu filtrującego, to jest się ofiarą zalewu informacji spreparowanych i podanych lekkostrawnie. Nie wie się, co jest ważne, a co jest śmieciem, co jest wiarygodne, a co nie, co jest miarodajne, reprezentatywne, a co nie. Internetu po prostu nikt nie redaguje, co czyni zeń nie tylko intertekstualny sezam wiedzy, gdzie wszystko łączy się ze wszystkim, ale także ów śmietnik kultury. W takim redagowaniu na użytek poszczególnych odbiorców mogłyby pomóc autorytety, których tradycyjnie dostarczały elity intelektualne, których dzisiaj po prostu brakuje. Społeczeństwo informacyjne jednak takich elit nie potrzebuje. Elita zajmuje się bowiem nie tyle objaśnianiem świata, co programowaniem upodobań ludzi. Przewodników intelektualnych i duchowych zastąpili eksperci, którzy świadczą wiedzę, a nie przewodnictwo intelektualne. Dlatego z uproszczeniem byłoby powiedzieć, a często z takim poglądem można się spotkać, że ludzie konsumujący ofertę masową to analogowe społeczeństwo rozrywki, w domyśle gorsze i jakościowo, a poszukujący internauci to cyfrowe społeczeństwo wiedzy, dla którego uczenie się jest sposobem na życie. Na podstawie dostępnej empirii z wielu krajów istotnie szukający wiedzy sięgają częściej do sieci niż do telewizji. To wymagałoby jednak bardziej precyzyjnych danych i badań. Koncentracji kapitału towarzyszy, jak wspomniano, różnicowanie oferty i zwiększanie możliwości wyboru, ale wiąże się to także z różnicowaniem odbiorcy wedle jego możliwości ekonomicznych. Rośnie oferta tzw. mediów niszowych, telewizja satelitarna, pakiety kablowe, kanały tematyczne na platformach cyfrowych, VOD, czyli Video On Demand, na życzenie, na żądanie. Cyfryzacja stwarza potencjalne możliwości aktywności wszystkim, ale jeszcze długo będzie podział na interaktorów i biernych konsumentów. Dostęp do e-kultury. Wykluczenie społeczne, edukacja kulturalna. Najważniejsze przyczyny wykluczenia i marginalizacji społecznej ze względu na niski poziom uczestnictwa w kulturze związane są, co nie wymaga szerszego uzasadnienia, z uwarunkowaniami struktury społecznej, przede wszystkim poziomem zabożności, ubóstwa, wykształceniem i miejscem zamieszkania. Korelacja między poziomem dochodów a uczestnictwem w kulturze nie jest jednak oczywista. Brak potrzeb w tym zakresie jest z pewnością pochodną z ubożenia szerokich odłamów społecznych, ale to wszystkiego nie tłumaczy. Nawet relatywnie ubodzy Polacy fundują sobie telefony komórkowe, choć koszt ich nabycia i użytkowania dorównuje cenom światowym, a niekiedy je nawet przekracza. Niekiedy smartfony potrafią kosztować tyle, ile przeciętny pracownik zarabia przez cały miesiąc. Rezygnując z zakupów książek papierowych, które choć relatywnie także drogie, to jednak są tańsze niż w Europie Zachodniej. Ten konflikt potrzeb widać zwłaszcza u młodzieży, która rezygnuje z zaspokajania potrzeb kulturalnych, pójścia do kina, teatru, muzeum, galerii sztuki, zakupu książki. Jeśli by w budżecie osobistym zabrakło pieniędzy na komórkę, która jest ostoją ich wiedzy i rozrywki. Potrzeby komunikacji i zapewne bezpieczeństwa osobistego wygrywają z potrzebami samorealizacji. Najbardziej wykluczające jest połączenie z niskiego poziomu wykształcenia z zamieszkiwaniem na wsi pozbawionej infrastruktury kulturalnej, cyfrowej. W społeczeństwie, które się rodzi na naszych oczach, obowiązywać będą inne kryteria kwalifikowania, wykluczenia z życia kulturalnego czy społecznego w ogólności. Dla młodego człowieka ważniejszym kryterium bycia włączonym jest posiadanie własnej komórki i dostęp do internetu niż możliwość korzystania z usług instytucji kulturalnej, np. domu kultury. Notowany dziś w świecie brak subiektywnego poczucia deprywacji w dostępstwie do kultury wartościowej można tłumaczyć bardzo bogatą ofertą przemysłów kultury i mediów, zwłaszcza telewizji w powszednie w dostępnych kanałach.
Polska, podobnie jak inne kraje, nie wyłączając biednych, przeżyła w latach 90. swoisty cud audiowizualny, związany z rewolucją w mediach elektronicznych dzięki relatywnemu potanieniu sprzętu, między innymi w związku z aprecjacją złotówki względem walut wymienialnych. Nawet mało zamożne gospodarstwa domowe mogły sobie pozwolić na zakup telewizora kolorowego czy magnetowidu. Zwielokrotnieniu uległa także liczba kanałów telewizyjnych i radiowych nadających po polsku, w zdecydowanej większości komercyjnych. Jednakże dostęp do polskojęzycznych kanałów edukacyjnych, Discovery i kulturalnych Arte ograniczony jest do miast i bardziej zamożnych gospodarstw domowych, które stać na abonament w platformach cyfrowych czy sieciach kablowych. Istotna jest odpowiedź na pytanie, czy powszechny dostęp do sieci może złagodzić dysproporcje między miastem a wsią? Okazuje się, że obecne tendencje na to nie wskazują. Dysproporcje w dostępie do kultury cyfrowej są podobne jak w przypadku kultury analogowej. Słaba infrastruktura, elektryfikacja, niski poziom wykształcenia i brak kompetencji kulturalnych. Z tą różnicą, że tu decydujące znaczenie mają dysproporcje w zamożności obywateli. Nie ulega wątpliwości, że nabycie umiejętności posługiwania się komputerem i dostęp do internetu mogłyby złagodzić poczucie wykluczenia tych grup, ale z pewnością same w sobie nie wystarczyłyby do uczestnictwa. Wykluczenie to ma bowiem głębsze źródła. Wymagałoby to jednak osobnego badania. Społeczeństwo informacyjne jest społeczeństwem ryzyka. By posłużyć się określeniem Ulricha Becka, zdaniem wybitnego badacza sieci Manuela Castelsa, globalne społeczeństwo informacyjne rodzi konflikty na tle nieprzystosowania. Pojawia się fenomen podzielonego miasta, w którym obok Global City, nasyconego wiedzą i informacją, egzystują, by nie powiedzieć wegetują, grupy upośledzone. Klasa infopariasów. Te różne prędkości można zauważyć w dostępie Polaków do internetu. Posiada go zaledwie 1/6 gospodarstw domowych, 1/3 posiada komputer. Artykuł był pisany w 2006 roku, więc dane są nieaktualne. Daje się zauważyć generalna tendencja, widoczna także w innych krajach, na naszym poziomie rozwoju, że z internetu korzysta najwięcej gospodarstw domowych z dziećmi w wieku szkolnym. To jest optymistyczne. Oznacza bowiem, że rodzice doceniają rolę internetu w rozwoju dziecka, choć nie zawsze są świadomi janusowego oblicza tego medium. Zachodzi też pozytywna korelacja między dostępem do internetu a wielkością miasta. W największych miastach powyżej 500 000 mieszkańców dostęp do internetu jest prawie dwukrotnie większy niż średnia krajowa. Na wsi zaś jest ponad dwukrotnie mniejszy, około 8%. Młodzież ze wsi i małych miasteczek, tam gdzie tylko ma dostęp do sieci, chętnie z niej korzysta, bowiem bywa ona jedynym oknem na świat i Europę, dając możliwość częściowego choćby wyrównania szans edukacyjnych. To jest jedna z istotnych przesłanek zastanawiania się nad rolą internetu w przemianach kulturowych kraju. Dostęp do technologii infokomunikacyjnych nie jest jak dotychczas w Polsce najważniejszym powodem wyłączenia społecznego, ale można już mówić o potęgującej, postępującej marginalizacji na tle nierówności związanych z czynnikami ogólnymi i specyficznymi. Internet jest przywilejem lepiej wykształconych i więcej zarabiających mieszkańców dużych miast. Dla 2/3 społeczeństwa polskiego komputer i usługi teleinformatyczne są za drogie. Były. Dzisiaj już nie są. Stosunkowo najlepiej przedstawia się sytuacja w dziedzinie komputerowej i sieciowej alfabetyzacji młodzieży szkolnej. Dzięki realizowanym od kilku lat programom, m.in. Interklasa, różnice w dostępie do komputera i sieci są nieporównywalnie mniejsze niż dysproporcje cywilizacyjne między wielkimi ośrodkami miejskimi a małymi miastami i wsią. Podstawą nierówności są przede wszystkim dysproporcje w infrastrukturze telekomunikacyjnej. Wieś, małe miasta i większość średnich skazane są na modem telefoniczny, co poza większymi kosztami ogranicza dostęp do edukacji, kultury przez sieć. Te wymagają łączy szerokopasmowych. W dużych miastach też nie wszyscy mają dostęp do stałego łącza, ale z pewnością setki tysięcy ludzi mają już jakiś wybór. Poczucie deprywacji zagrażające poczuciem marginalizacji pojawia się wraz ze świadomością potrzeby i niemożnością jej zaspokojenia. Można nie odczuwać potrzeby komputera w domu, ale gdy on już tam jest, to jako naturalna jawi się potrzeba dostępu do sieci
sieci internetowej. Wynika stąd, że poczucie bliskie wykluczeniu może się rodzić w sytuacji obiektywnej poprawy warunków życia i wiąże się z rosnącymi aspiracjami na tle efektu demonstracyjnego wysokiego poziomu konsumpcji, zwłaszcza u ludzi, których się zna osobiście. Dotyczy to społeczeństw mniej zamożnych, które prą do zaspokojenia potrzeb materialnych. Jak wykazały badania Ronalda Engelharta, w społeczeństwach na wyższym poziomie konsumpcji górę biorą potrzeby, które on nazywa postmaterialistycznymi, under consumption, i ich niezaspokojenie, na przykład potrzeby ekspresji, jakości życia, czystego środowiska, które w społeczeństwach uboższych nie ma znaczenia, może prowadzić do poczucia ekskluzji. Na tym przykładzie widać, jak trudno uniwersalne wskaźniki wykluczenia. Nie można zatem jeszcze w odniesieniu do Polski przykładać kryteriów krajów rozwiniętych. Nie są to z pewnością analogowe getta. Można raczej ciągle mówić o gettach cyfrowych. W sytuacji bowiem, gdy 83% gospodarstw domowych nie ma dostępu do internetu, trudno mówić o e-wykluczeniu, a co najwyżej o pogarszaniu się sytuacji już wykluczonych. Problem ekskluzji będzie się jednak nasilać, gdy w Polsce wydatnie zwiększy się podaż usług elektronicznych, zwłaszcza w zakresie e-administracji, opieki zdrowotnej, e-edukacji i e-kultury, a jednocześnie nie będzie wydatnego rozszerzenia dostępu. Wtedy analfabetyzm elektroniczny i brak dostępu do sieci będzie realnym analfabetyzmem i realnym wykluczeniem, a umiejętności infokomunikacyjne nabiorą takiej rangi jak w poprzednich pokoleniach umiejętność czytania i pisania. Prawo do szybkiego łącza musi być traktowane jako podmiotowe prawo do edukacji, kultury uczestnictwa politycznego, czyli jako prawo obywatelskie, ponieważ różnica w dostępie do internetu za pośrednictwem modemu telefonicznego i stałego łącza jest istotna. Zatem na tym tle rodzą się dysproporcje. Będą się one pogłębiać w związku z wprowadzeniem łączy bezprzewodowych, Wi-Fi. Przez dłuższy czas dostęp tą drogą będzie przywilejem największych skupisk ludzkich, gdzie opłaca się inwestować w tę technologię. Na razie jest ona dostępna dla niektórych grup mieszkańców Warszawy i Krakowa. W sytuacji, gdy dostęp do internetu czy telefonii komórkowej lokować się będzie na wszystkich poziomach hierarchii potrzeb, bezpieczeństwa, afiliacji do grupy, uznania i statusu, samoaktualizacji i rozwoju osobistego, to brak tego dostępu będzie z pewnością pozostawał w sprzeczności z kryteriami rozwoju społecznego. Kluczem do przeciwdziałania wykluczeniu jest, i to oczywiście truizm, zwiększenie możliwości edukacyjnych. Wobec chronicznego niedostatku środków publicznych konieczna jest koncentracja na wyrównaniu szans w tej właśnie dziedzinie, skoro nie ma możliwości wyrównania ich w innych. Na poziomie oświaty publicznej to wyrównywanie jest bardziej widoczne niż w innych dziedzinach. O wiele gorzej przedstawia się w sytuacjach w populacji dorosłych. Tu dysproporcje budzą niepokój. W Polsce w kursach doskonalenia zawodowego deklaruje udział około 2%, podczas gdy przeciętna w Unii przekracza połowę ludności w wieku produkcyjnym, wliczając w to bezrobotnych. Można to zapewne w jakimś stopniu tłumaczyć pauperyzacją i niedostatecznym rozwojem publicznych usług edukacyjnych, ale z pewnością inercja społeczna odgrywa też niebagatelną rolę. Ogólny poziom intelektualny dorosłych ma oczywiście wartość samoistną. Jest wskaźnikiem mobilności i dyspozycji do pełnienia zróżnicowanych ról zawodowych. Ale nie tylko to. Ludzie wykształceni są skłonni do wyboru bardziej produktywnego przedmiotu rewindykacji społecznych. W większym stopniu będą się domagać prawa dostępu do usług, do narzędzi telekomunikacji, do bycia obecnymi online. Jeśli nie dla siebie, to dla własnych dzieci. Gdyby tak się stało, to mielibyśmy powody do optymizmu, że oto dojrzewa świadomość tego, co przyszłościowe i ważne dla ludzi. Na razie takie roszczenia się nie pojawiają, ale kto wie, może już niedługo się ujawnią. Niektóre badania socjologiczne nastrajają optymistycznie. Wynika z nich, że w hierarchii ważności dla rodziców najistotniejsze staje się wykształcenie dzieci. Potwierdza to też wspomniana diagnoza społeczna 2003, z której wynika, że zdecydowana większość chce, by dzieci ukończyły studia, a bez szansy bycia online nie można dziś liczyć na awans edukacyjny i w perspektywie zawodowy, bo w sieci można znaleźć liczne informacje, których nigdzie indziej nie można szukać. Ważną rolę mogłyby tu odegrać biblioteki, przede wszystkim jako miejsca możliwej lokalizacji punktów publicznego dostępu do sieci, odpowiedniki PIAP, Public Internet Access Points, w krajach Unii Europejskiej. Biblioteki ze swoim wielowiekowym doświadczeniem w dziedzinach przydatnych społeczeństwu informacyjnemu mają na pewno do zaoferowania o wiele więcej ku pożytkowi całego
społeczeństwa, a coraz rzadziej się z nich korzysta. Alternatywą, a może uzupełnieniem, mogłyby być lokalne centra informacji. Istnieje już w Polsce nieźle rozwinięta sieć gminnych centrów informacji o Unii Europejskiej. Istnieje pilna konieczność przejęcia przez te centra zadań alfabetyzacji informatycznej. Małe wsie zamieszkałe przez dobrych kilka milionów ludzi były w latach 90. ogołacane z infrastruktury kulturalnej, biblioteki. Dziś są pozbawiane reszty placówek świadczących usługi społeczne, szkoły podstawowe, urzędy pocztowe. Płacimy za to koszty w postaci pustynnienia tzw. stref wiejskich oddalonych. Najważniejszy argument przemawiający za utworzeniem takich centrów jest ich wykorzystanie do wspierania budowy społeczeństwa informacyjnego w Polsce i integracji z Unią Europejską. Idea centrów informacji z podanych wyżej względów jest więc godna zarekomendowania. Chodzi bowiem o poszerzenie przestrzeni publicznej na wsi. Spełnienie tej funkcji, poradnictwo w kwestii projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych, dostęp do ofert zatrudnienia, promowanie agroturystyki, korzystanie z porad prawnych, zdrowotnych, dostęp do programów kulturalnych jest możliwe i konieczne. Społeczeństwo informacyjne w Polsce na pewno będzie powstawać, bo taki jest kierunek rozwoju świata, z którym jesteśmy coraz bardziej zintegrowani. Ale jeśli będzie puszczone jedynie na żywioły rynkowe, to będzie to proces chaotyczny, którego beneficjentami będą najsilniejsze ekonomicznie i najlepiej wykształcone grupy. Inne będą skazane na wykluczenie społeczne i, co gorsza, dziedziczenie cywilizacyjnego upośledzenia. Dlatego nigdzie na świecie nie pozostawia się tej sfery samej sobie, regulacji jedynie rynkowej. Niestety, we wszystkich krajach rozwiniętych państwo jest aktywnym podmiotem tego procesu, ingerującego. Bez takiej roli państwa nastąpiłaby erozja sfery publicznej, bez której nie ma społeczeństwa obywatelskiego. W społeczeństwie informacyjnym coraz częściej spotykamy się z przypadkami samowykluczenia. Psychologiczny mechanizm tego zjawiska został już dość dobrze zbadany i opisany. Na przykład dla uzależnionego od gier wszystko staje się grą komputerową. Rzeczywistością wirtualną. Rozróżnia się uzależnienie pierwotne i wtórne. Pierwotne to fascynacja techniką, która wszystko może w kreowaniu cudów digitalnych i władzą nad maszyną i programem. Uzależnienie wtórne to ucieczka w samotność. Badania Filipa Zimbardo i jego zespołu z Uniwersytetu Stanforda pokazały, że żeglowanie w sieci i gry komputerowe to zapasowe życie. Ludzie spędzający czas sam na sam z komputerem są nieśmiali w stosunkach międzyludzkich, tracą kompetencje w komunikacji face to face, są bardziej introwertyczni, uciekają z realnego świata społecznego, który postrzegają jako zły, nieekologiczny, w świat wirtualny, który sami sobie kreują. Im więcej obcują z tym światem, tym mają mniejsze potrzeby komunikacji z najbliższym otoczeniem społecznym, rodziną, rówieśnikami. To niesie zagrożenia dla spójności społecznej, ale jest też druga strona medalu. Istnieje fenomen społeczności wirtualnych, nowe więzi między ludźmi, użytkownikami sieci, graczami, którzy się nigdy nie spotkali w świecie realnym. A komunikują się przez komunikatory, głosowe, tekstowe, a którzy bywają sobie niejednokrotnie bliżsi niż w grupach pierwotnych rodzinach. Dla tych ludzi brak dostępu do sieci byłby największą deprywacją, e-bezdomnością, e-homelessness. Nie wiemy jeszcze, jaka jest specyfika tych cyberwięzi, zwłaszcza w odniesieniu do najmłodszych pokoleń, których proces socjalizacji przebiega nieraz częściej w cyberprzestrzeni niż w realnym świecie społecznym. Podsumowując, problem dostępu do internetu jako strategii przeciwdziałania wykluczeniu stawiać się będzie ważnym elementem polityki na rzecz promocji uczestnictwa w polityce. Internetowa oświata obywatelska, kulturze i edukacji, a także w legislacji. Do kanonu tej polityki należą programy pobudzania i rozwoju uczestnictwa w życiu społecznym. Sprawy publiczne są własnością wszystkich. To też tak rozumiane uczestnictwo oznacza, że każdy ma prawo do dostępu do informacji, co nakłada na podmioty publiczne obowiązki w zakresie sprawiedliwej dystrybucji wiedzy i informacji. Marginalizacja dużych grup w tej sferze życia grozi bowiem napięciami i destabilizacją społeczną. Internet i globalizacja. Internet ciągle w pewnych kręgach, nie tylko oczywiście polskich, służy za straszak,
Kreśli się czarne scenariusze, m.in. taki, że globalna sieciowa wioska zniszczy nam kulturę narodową, a my będziemy pariasami mówiącymi ukradkiem w swoim dialekcie. Wstydliwie będziemy chować się z polskością, zniechęcać nasze dzieci do uczenia się kultury i języka, żeby nie spadało na nie odium biednych etników. Faktem jest, że był czas, kiedy sieć jawiła się nie tylko nam jako moloch, przestrzeń skolonizowana przez Amerykanów, wręcz usiedlający nas Matrix, ale zaczęły się pojawiać fenomeny niepasujące do tego obrazu. Oto amerykańscy antropolodzy opisują ciekawy przypadek indiańskiego plemienia Oneida, którego kultura już dawno wymarła. Jak się jednak okazuje, przetrwało biologicznie trochę osobników przyznających się do pochodzenia, którzy postanowili się odtworzyć kulturowo. Zaczęto rekonstruować dzieje plemienne, narzecze, korespondować z władzami stanowymi w celu uzyskania dostępu do traktatów pokojowych. Rozrzuceni po Stanach potomkowie odnaleźli się na terytorium internetowym, zaanektowali część sieci, stworzyli wspólnotę wirtualną. Żadne dotychczasowe medium nie stworzyło im takiej możliwości. Powstała nowa społeczność, która z pewnością nie zubaża, a wzbogaca kulturę. Wydaje się już przesądzone, że świat będzie nie tyle internetową globalną wioską, co federacją wiosek na globie. Chrześcijaństwo też było kiedyś uniwersalne. Wykształceni Europejczycy mówili po łacinie, szkoda, że przestali, bo dziś mielibyśmy w Unii Europejskiej lingua franca, jak znalazł, ale po wydrukowaniu i przetłumaczeniu Biblii na języki tubylcze, każda wspólnota kulturowa miała Boga we własnym języku. Polskim również. Chrześcijaństwo zostało rozparcelowane przez kościoły narodowe w duchu apostolskim. Podobny proces zachodzi dziś w internecie. Jego zasoby anglojęzyczne powoli, ale systematycznie się kurczą. W relacji do innych języków od ponad 90%, gdy sieć raczkowała, do około 70% obecnie. Choć z pewnością angielski pozostanie tam najistotniejszy. Częściej niż do globalnej wioski internauci chcą wchodzić do swojej wioski, którą sami stworzyli od podstaw. Wiadomo już na pewno, że nikt nie pozostanie tylko analogowy. Wszyscy będą w większym czy mniejszym stopniu usieciowieni, co przecież nie znaczy, że będą im wyrastać na głowie anteny satelitarne, a usychać korzenie. Wedle prognoz 3/4 dzieci i młodzieży w krajach informatycznie nasyconych będzie spędzać w cyberprzestrzeni 80% czasu wolnego, a tam, gdzie ludzie chcą być, natychmiast pojawia się oferta. Popyt, podaż. Rzecz w tym, jaka ona będzie. Dla pokolenia urodzonego po roku 1985 internet nie jest już tylko medium, ale także paralelnym środowiskiem społecznym, w którym się osiedlają i dają upust swej energii, pracują, zarabiają pieniądze, uczą się, bawią. Jak będą dzielić swe życie między te dwa światy? Ta odpowiedź będzie wiele warta dla tych, którzy na zagospodarowaniu nowego świata chcą zarobić. Czym będą wtedy naród, kultura? Nie wiadomo. Myślę, że identyfikować się z narodem będą chyba jedynie ci, którzy tego zechcą, którzy będą Polakami nie dlatego, czy nie, tylko dlatego, że się nimi urodzili, ale dlatego, że taki będzie ich wybór. I nie tylko oni, także ci, którzy urodzili się tam gdzie indziej, a wybrali życie w polskiej wspólnocie. Polska będzie tam, gdzie będą sieciowi Polacy, czyli wszędzie. Dziś taką sieciową Polską jest wirtualny klub Polaków ze świata, polskie podwórko, działający już od ponad 6 lat, w którym uczestniczą dziesiątki tysięcy Polaków, a w każdym razie posługujących się polszczyzną. Toczy się w Polsce spór o to, czy tożsamość narodową i spoistość społeczną da się obronić tylko przez wzmożenie wysiłków na rzecz przeszczepiania starego kanonu narodowego, co było zadaniem inteligencji, czy też należy szukać szerszego uniwersum europejskiego i światowego. W jednym i drugim przypadku chce się słusznie zachować kulturę słowa, w jakiej wyrastały pokolenia ludzi wykształconych. Cały problem polega jednak na tym, żeby podsunąć młodemu pokoleniu także kulturę wartościową w nowym języku multimedialnym. Trzeba wyciągnąć wnioski z badań, z których wynika, że kończy się era ideologów niosących kulturę słowa, a zaczyna się era imagologów, którzy przekładają wszystko na obraz. Zdaniem jednych dominacja języka audiowizualnego, który może rozumieć każdy analfabeta, obniża jeszcze bardziej kulturę popularną. Inni wyrażają pogląd, iż ikonizacja języka pozwoli nowym pokoleniom wykorzystać naturalną multimedialność człowieka i stworzyć nowy język, dzięki któremu można będzie nie gorzej, a może nawet lepiej niż w linearnym języku alfabetycznym rozwijać myśl, twórczość, emocjonalność, słowem duchowość. I już dzisiaj powstają slangi i kontesty na młodzieżowe słowo roku, więc ten język ewoluuje.
To drugie podejście przebija się coraz częściej w myśleniu polskich intelektualistów młodszego pokolenia o przyszłości polskiej kultury, polityce i edukacji kulturalnej. Ich zdaniem każde medium, w tym internet, jest zdolne przekazywać wartości istotne dla kultury narodowej. Jeśli uważa się, że gry komputerowe są z gruntu złe, bo upowszechniają przemoc, to jedynym rozwiązaniem będzie stworzenie pozytywnej alternatywy. Dlaczego nie zaproponować gier komputerowych opartych na historii Polski, odkryciach geograficznych, niesieniu pokoju, przygodach? Słowem, nowe pokolenie nie pozbawi się możliwości ekspresji i odbioru kultury, nawet w warunkach kryzysu słowa drukowanego. Dla zwolenników tezy o kluczowym znaczeniu książki i czytelnictwa dla rozwoju kultury i wychowania humanistycznego brzmi to jak jakaś herezja, ale problem wart jest dyskusji. Jest ona wręcz niezbędna z punktu widzenia polityki i edukacji kulturalnej Polaków. Oczywiście pozostanie duży obszar kultury analogowej, pana Tadeusza nie da się przełożyć na język SMS. Pozostanie duży obszar tak zwanego żywego planu kultury, bo Polakom nie wystarczy domowe centrum kultury. Chcą się spotkać na agorze. Niech ci, którzy wieszczą koniec tak ważnego dla polskiej tożsamości romantyzmu, który ma być jakoby zmieciony przez sieciową nowoczesność czy ponowoczesność, zaglądną na poetyckie strony www. Może tam już wyrasta jakiś wieszcz cyfrowy, który w przyszłości będzie rozchwytywany. Internet to nie tylko szkiełko i oko eksperta, to także żywioł, hiperżywioł, bez początku i bez końca, o budowie kłączowej. Tam też można czuć. Wiem oczywiście, że to nie tylko sezam, ale i śmietnik kultury. Nie może być inaczej, bo jest on szeroko rozlaną rzeką, która tylko w swym korycie może być głęboka. Takim korytem jest i pozostanie dorobek pokoleń. Kultura w internecie będzie zaśmiecana, bo nie ma bariery publikacji, która mogłaby go chronić. Cały wiek XX pracował na rzecz obniżania barier utrudniających jednostce docieranie do szerszej publiczności. Poza barierami technicznymi, wydajność maszyn, siła nadajników, produkcja papieru i tym podobne, istniały także bariery ekonomiczne, koszty i polityczne restrykcje, cenzura. Sieci, zwłaszcza sieć sieci, jaką jest internet, praktycznie eliminuje te bariery, decentralizuje społeczeństwa i ich kultury, obala tabu i cenzurę, sprawia, że każdy użytkownik może być kreatorem informacji, może być autorytetem. Odbiorca nie tylko może być jednocześnie nadawcą, ale może także tworzyć sobie sam ofertę dla siebie. Kanały tematyczne tylko dla siebie. Każdy staje się nadawcą, odbiorcą. Send, receiver, sender i receiver. W jednym. Mający dostęp do komputera i stronę domową w sieci może dotrzeć potencjalnie do milionów odbiorców. Bez strony domowej będzie się bezdomnym. Dzięki temu, że tej bariery prawie nie ma, jest większa równość w obiegu kultury. Każda wieś, gmina, osoba, która ma coś do zaoferowania, może zachwalać swoje walory, wejść potencjalnie w obieg globalny bez gatekeepera, który by czuwał, co weń wpuścić, a co nie. Może stać się blogerem, youtuberem, tiktokerem. Jest naturalnie jeden drobiazg. Trzeba umieć przyciągnąć uwagę, skupić na sobie zainteresowanie audytorium. Jeśli się nie ma silnej tuby, to trzeba mieć pomysł, content, ale śpiewać każdy może trochę lepiej lub trochę gorzej. Content is king, jak mówił Bill Gates. W perspektywie najbliższej dekady w krajach najwyższej technologicznie zaawansowanych ulegnie wymianie 80-90% eksploatowanej obecnie w gospodarstwach domowych elektroniki do konsumpcji kultury. Dojdzie do pełnej konwergencji mediów, to znaczy zatrze się granica między układem komputer-sieć a światem audio-video, radio, TV, konserwy, kultury typu DVD. Będzie to największy rynek w historii. Rodzi się koncepcja domowego cyfrowego centrum rozrywki, który pozwalać będzie na prosumpcję kultury popularnej na poziomie dostępnym dotychczas tylko profesjonalnym przemysłom kultury audio-wideo, fonografia, e-książka, fotografia, nawet domowa kinematografia. Zapewne ta rewolucja przyjdzie do nas z opóźnieniem i przychodzi. I to nie ze względu na naszą peryferyjność, bo pod względem dyfuzji techniki nie jesteśmy już peryferiami. Co niski poziom zamożności. Oczywiście to wszystko będzie tanieć, ale nie tak szybko, aby każda polska rodzina mogła sobie na to pozwolić, jeśli zechce. Obecnie nawet drożeje komputery, smartfony przez słabą dostępność podzespołów. Przez polskie społeczeństwo przebiegają najróżniejsze linie kulturowe i będzie ich coraz więcej. Jedne są dobroczynne, a inne nie. Jedna z takich linii już dzieli Polaków na analogowych i małpa analogowych, cyfrowych. Na tym tle rodzą się odrębne
formy kultury i uczestnictwa w niej, style życia. To dobrze, że środowisko cyfrowe odciąga od oper mydlanych i Big Brotherów coraz więcej młodych ludzi. Nie twierdzę, że szukają oni w nim samych dobrych rzeczy. Niektórzy grzebią w cyfrowym śmietniku, ale robią to na własny rachunek. Śmietnik się na nich nie wysypuje sam. Sieć przynajmniej zmusza ich do aktywności czy interaktywności. Bzdurny chat bywa znakomitą inicjatywą w coś lepszego, ale boję się, że ten podział stworzy społeczeństwo dwóch szybkości: braci podłączonych i braci odłączonych, brothers offline. Dlatego łagodzenie dysproporcji cywilizacyjnych wymaga narodowego programu cyfrowej radiofonii i telewizji, aby każde gospodarstwo domowe miało szansę być online w perspektywie dekady. Wiem, że nie ma na to dobrej pogody, bo nie za bardzo można liczyć na pieniądze publiczne, ale czy można dziś sobie wyobrazić sferę bardziej publiczną niż cyberprzestrzeń? Tej przestrzeni nie zdemokratyzujemy komputerem. Ileś milionów ludzi nie zechce mieć go w domu, ale wszyscy chcą mieć radio i telewizor. Tylko dzięki tym mediom zintegrowanym z siecią można będzie spopularyzować internet i zdemokratyzować kulturę czy edukację, tak jak przed laty demokratyzowała ją elektryfikacja. Narodowa w treści, cyfrowa w formie. Od nas samych będzie zależeć, ile tej przestrzeni sobie zagospodarujemy, oswoimy, oznakujemy własnym kodem kultury. Tam wprawdzie nie trzeba walczyć o granice ogniem i mieczem, bo ta przestrzeń nie ma granic jasno wytyczonych, ale trzeba się w niej osiedlać, bo taki jest trend. Coraz więcej ludzkiej energii, myśli, emocji tam się przenosi. Fizycznie pozostajemy między Odrą a Bugiem i w wielu innych miejscach, ale w sieci będziemy nomadami w pojeździe cyfrowym. Oczywiście nie wystarczy jej oznakować tylko własnym kodem, bo wtedy bylibyśmy plemieniem, którego nikt by nie poznał i z nikim się nie dogadywał. Nie da się powiedzieć, ile zasobów kulturowych umieściliśmy już w sieci, ale z pewnością nie jesteśmy tu wśród przodujących. Od tego, ile się uda wpuścić w cyfrowy obieg, zależy, jak dalece bardziej będziemy kompatybilni ze światem. Ile będzie on nas o nas wiedział, o naszej kulturze także. Czy się to komuś podoba, czy nie, witalność kultur narodowych, regionalnych, a także kultury europejskiej zależy od zdolności elektronicznych przemysłów kultury w zakresie produkcji i dystrybucji kultur oraz dzieł jej twórców. Nasze polskie style życia też będą się kształtować pod przemożnym wpływem tego metamedium. W żadnej kulturze na świecie internet nie trafia na opór kulturowy, raczej spotyka się z fascynacją, aprecjacją. Polacy też się nim fascynują. Wcześniej czy później będzie tani i powszechny także i u nas, już jest. Choćby dlatego, jeśli już zabraknie innej siły, że w Unii Europejskiej jest priorytetem rozwojowym, ale to, czy i jak się odnajdziemy w tym środowisku, to już wyłącznie nasza sprawa. Jeśli popadniemy w zawstydzenie na tle przestarzałości naszej kultury i języka, nic nam nie pomoże. Wtedy takiej wstydliwej kultury nie warto byłoby nawet bronić i promować. Będziemy mieć wtedy kulturę polską, bo tworzoną przez Polaków, ale nie znaczy to, że będzie ona narodowa. Chodzi o to, żeby była i żeby była raczej edu niż kom. Uwagi końcowe. Dzisiejsze technologie pozwalają na powrót do czasów spontanicznej kultury. Miliardy SMS-ów, MMS-ów, maili, dziesiątki tysięcy grup dyskusyjnych, blogów, Messenger, Instagram, Snapchat, TikTok to manifestacje nowych wspólnot kultury. Kultura przepływa w sieciach jak krew w żyłach i z pewnością jest bardziej ulotna niż ta w galaktyce Gutenberga. Jest to na powrót kultura rozmowy, skrótowa, rozproszona, niedbała, bez kanonu, bez scenariusza. Jest to raczej kultura działania społecznego niż instytucji. Energia społeczna przepływa z instytucji do sieci. Jürgen Habermas, który rozwija teorię społeczeństwa komunikacyjnego, powiada, iż rodzi się nowa wspólnota komunikacyjna. Intersubiektywność, kolektywna inteligencja prowadzi do wzajemnego porozumienia jednostek bez przymusu. Taka kultura rodzi nowe tożsamości, a także nowe poczucie obywatelstwa, które coraz częściej bywa definiowane raczej w kategoriach przynależności do małych wspólnot terytorialnych czy wirtualnych, nowe plemiona, niż wspólnoty państwowo-narodowej. Niesie to olbrzymie konsekwencje dla procesów integracji społecznej. Wiele wskazuje na to, że mamy do czynienia z jakimś nowym cyklem kultury, jeszcze trudnym do zdefiniowania, ale nawiązującym do poprzednich epok w kulturze. Przez większość swych dziejów ludzie tworzyli kulturę sami i dla siebie, tak jak to było w społecznościach przedprzemysłowych, których kultura popularna wyrastała z ich doświadczenia pracy, lęków, mitów, legend, wierzeń tworzonych na własny użytek. Można by to nazwać samozaopatrzeniem ludycznym, które dzisiaj dzięki technologiom informacyjno-komunikacyjnym staje się udziałem coraz większych grup społeczeństwa, zwłaszcza młodego pokolenia. Może to oznaczać relatywny spadek znaczenia profesjonalnych producentów i
dystrybutorów operujących na rynku, którzy wyrośli w epoce przemysłowej i uprzemysłowili kulturę, zaopatrując masy w kulturę popularną i rozrywkę. Artykuł powstał w roku 2003, nie w 2006. Bardzo dziękuję.